Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Mamy sierpień, a Federacja KSW parę dni temu ogłosiła nam datę, pierwszych bohaterów i lokalizację gali, która odbędzie się pod koniec roku. KSW 101 odbędzie się 20 grudnia na francuskiej ziemi, a konkretnie w paryskiej La Défense Arena, mogącej pomieścić ponad 30 tysięcy widzów. Zdecydowanie to wydarzenie będzie największym eventem, jeżeli chodzi o mieszane sztuki walki w tej części Europy i zapełnienie tej areny zapisze się w historii na lata. Żeby to zrobić, Polska Federacja będzie musiała wytoczyć naprawdę mocne działa, jeżeli chodzi o kartę walk i zdecydowanie jednym z takich dział jest walka wieczoru. Zmierzą się w niej opas kategorii lekkiej Saladin Parnas oraz Wilson Varela, a więc zobaczymy bratobójczy pojedynek dwóch Francuzów na ich własnej ziemi. Na razie tylko ten pojedynek został podany do wiadomości publicznej, ale na pewno to nie jest wszystko, co zostanie nam zaoferowane na KSW 101. W dzisiejszym materiale informacyjnym pogadamy sobie o grudniowej gali KSW i pojedynku Parnasa z Varelą. Zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka, zostawcie subskrypcję na kanale i łapkę w górę pod filmem dla YouTube'owego algorytmu. Bez przedłużania, lecimy z tematem. Trzeba przyznać, że szykuje nam się naprawdę mocna końcówka roku w wykonaniu KSW, bo od października do grudnia co miesiąc będzie grube wydarzenie. W październiku najprawdopodobniej ponownie zaatakują Czechy, w listopadzie KSW stoi możliwe, że KSW Epic, a w grudniu wspomniana gala w Paryżu na stadionie. Na każdym z tych trzech lub potencjalnie czterech eventów karta walk musi być wypakowana i nie może być lipy, ponieważ oczekiwania fanów będą ogromne. Jak na razie na Paryż poznaliśmy tylko walkę wieczoru pomiędzy Saladinem Parnasem a Wilsonem Varelą, której stawką będzie mistrzowski pas kategorii lekkiej. Saladin Parnas to totalny dominator w federacji KSW, który w fenomenalnym stylu pokonał wszystkich rywali w swoich kategoriach wagowych. Pomijamy tutaj oczywiście pierwszą walkę z Torresem, bo potem mu się zrewanżował, i starcie z Bartosińskim, które odbyło się w kategorii półśredniej. Ostatnio jego rywalem na pierwszej gali KSW we Francji był Valeriu Mircea, którego totalnie zdominował i finalnie znokautował pod koniec pierwszej rundy. Po tym pojedynku przyszłość Salaha była niepewna ze względu na wypełnienie kontraktu z KSW i przez prawie pół roku spekulowano, gdzie Francuz będzie toczył kolejne starcia. Jak się okazało, Polska Federacja wygrała ten wyścig po Parnasa i cały czas będziemy mogli cieszyć się jego wysokimi umiejętnościami na galach KSW. Kolejna obrona mistrzowskiego pasa i pierwsza walka na nowym kontrakcie Saladina dojdzie do skutku już pod koniec roku. Kiedy Wilson Varela wchodził do federacji KSW, to raczej mało kto się spodziewał, że po kilku latach Francuz dobije się do walki o mistrzowski tytuł. Przygodę w polskiej federacji rozpoczął od przegranej z Maciejem Karzieczko przez knockout, natomiast potem wszystkie walki w KSW zakończył na swoją korzyść. Szybka wygrana z Sebastianem Rajewskim i wygrana przez kontuzję Mariana Ziółkowskiego to najbardziej decydujące pojedynki, które wywindowały jego pozycję w rankingu do góry. Kto wie, być może już pod koniec grudnia będzie na jego samym szczycie z dopiskiem champion. Zestawienie Saladina Parnasa z Wilsonem Varelą to strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o francuski rynek. Wystarczy spojrzeć analogicznie na zainteresowanie fanów z Polski starciami polsko-polskimi, a chociażby starciami obcokrajowców. Bratobójcze pojedynki dwóch zawodników z tego samego kraju zawsze są interesujące, ponieważ oprócz aspektów sportowych dochodzi kwestia rywalizacji związanej z miejscem pochodzenia. Style walki obu zawodników zagwarantują nam świetny pojedynek i pomimo tego, że na papierze wyraźnym faworytem jest Parnas, Varela na pewno tanio skóry nie sprzeda. Jedno jest pewne, tamtego wieczoru, kiedy obaj zawodnicy skonfrontują się w klatce, pas nie wyjedzie z Francji. O tym, kto finalnie wygra, dowiemy się już pod koniec grudnia na gali KSW 101. Oczywiście to nie wszystko, co przygotuje dla nas Polska Federacja, jeżeli chodzi o francuski event. Karta walk na pewno będzie wypakowana zawodnikami z tamtego kraju i tutaj KSW będzie musiało się postarać, jeżeli chodzi o nowe twarze. Ponad 30 tysięcy miejsc na trybunach same się nie wyprzedadzą i oprócz mocnej walki Parnas Varela potrzeba innych popularnych ticket sellerów. Mimo wszystko MMA we Francji cały czas się rozwija i myślę, że z lekkimi trudnościami, ale finalnie trybuny gali KSW 101 będą zapełnione po brzegi. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na ten temat i kto według Was powinien zawalczyć we Francji. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.